Operacja przejęcia przez ZUS-ODOFE aktywów o wartości ponad 153 miliardów złotych przebiegała prawidłowo. Nie zakłóciła też wypłat, rent i emerytur. Mimo przejęcia przez ZUS aktywów ODOFE, w dłuższej perspektywie bez wsparcia z budżetu państwa może brakować pieniędzy na wypłatę emerytur, głównie z powodów demograficznych. Pieniędzy na wypłatę emerytur może w dłuższej perspektywie bez wsparcia budżetu państwa brakować, bo będzie spadała liczba osób płacących składkę, a rosła liczba emerytów.